Wojan! Jest to ziomek, który jest dla młodszej widowni. Posiada on trzy kanały, więc jak jeden przestaje mu prosperować, to jest on jak Marcin Dubiel, czyli jest niezniszczalny. I wtedy, na przykładowo drugim będzie cisnął content. Łącznie na trzech kanałach robią 57 milionów wyświetleń. Więc robienie filmów dla dzieci oddaje. I tu mega mocno. Irytuje mnie to strasznie, że kanały, które robią 100% tylko dla dzieci, nie zaznaczają tego na YouTubie. Przez co zarabiałem o wiele, wiele więcej. Mordeczko, co się prójesz? A to ty stoisz pod sterą. Damian, czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie jak dobrze wiecie, Brawl Stars znowu stał się mega popularny i w tym kanał Damiana odżył, a Damian zaczął robić daily filmy dla swoich widzów. Aktualnie jego treści bardzo podobają się widzom i było mocno kojarzone właśnie z Brawl Starsem, bo nawet jego najpopularniejsze filmy to właśnie Brawl Stars, a w tym jego piosenka Eluwina, ale w wersji Brawl Stars. Jednak ja go dobrze kojarzę, jak jeszcze nagrywał CSa ze swoim ekipą i pamiętam bardzo dobrze, że często robił peningi ze swoim bratem, który miał zawsze dużego farta i trafił jakoś losowo dobre itemy ze skrzynek. Samego na przestałem oglądać właśnie jak zaczął Brawl Stars, bo nigdy nie wciągnęła mnie ta gra. Kocham jego openingi! Jacob, czyli największy youtuber z Fortnite'a w Polsce. Ogólnie jest to jeden z moich idoli z dzieciństwa. Tak samo jak Skyen oraz Enzi. W sumie jest to jedyna z osób, które bardzo dobrze prosperuje na YouTubie z Fortnite'a. Sam bardzo długo go śledzę, bo są to jakieś początki jego kariery. Nagrywał on wtedy CSGO, a dokładniej różne customowe tryby. Przykładowo jednym z nich było to, że miał 500 HP, a jego 10 przeciwników posiadało po jeden. Aktualnie jego Montaż jest bardzo podobny na każdym filmie. Tak jak u mnie z animacjami. A u na przykład Kepcia jest totalnie mega fajny i używa nawet replay modu. Nie śmieszny mnie pochwalił! Oh my god! Fireout, Ziomy, które nawet nie wiedziałem, że istnieje. Dowiedziałem się, może 3-4 miesiące temu. W sumie nawet jest spoko, może bardziej dla moczy, ale to dlaczego robi takie wyświetlenia? To już coś totalnie innego dla mojej głowy, bo robi prawie 40 milionów w miesiąc do porównania ja robię 3,5. Grałem sobie w Roblox, czyli w takie ludziki kwadratowe, co sobie biegają i skać. Jakby były w trzecim wymiarze. Jak kiedyś będę robił Robloxowy kanał, to pierwsze co zrobię, to chcę z nim nagrać materiał. O, upadłem! Kurde, nie mogę wstać, bo jestem kwadratową postacią w Roblox. Evron, czyli największy streamer na Twitchu w Polsce. Jest to Ziomek kojarzony z Czerwoną Pandą. Co ciekawe, to ludzie nadal nie wiedzą, jak wygląda, a przecież Lech kiedyś pokazał go na streamie. Niby było to kilka lat temu, no ale nagle się nie da zmienić. Z tego, co mówił na streamach, bo miałem kiedyś moment, kiedy nagrywałem, a w tle słuchałem sobie Kamila To waży on, jeżeli dobrze pamiętam, 55 kg, co jest dosyć małą liczbą, jak na starego typa. Jak coś dla mnie starość zaczyna się od 20, bo nie macie wtedy 12 lat, no ale na YouTube. I idzie mu już gorzej niż na Twitchu. Chłopie, ja Twitcha robię, a nie YouTube'y. Luczek, czyli kanał dla młodszych typu Wojan. Ogólnie jest to osoba, która nagrywa ze swoim kolegą Pimpkiem i we dwójkę mają przebrania pieska. Na jego kanale głównie możemy zauważyć filmy opierające się na trendach, jak na przykład Catnap, ale znajdują się też inne filmy dla młodszych. Do tego również posiada swój drugi kanał robloxowy o nazwie Luczek Roblox, na którym aktualnie prowadzi daily, a na swoim głównym kanale filmy co dwa dni. Do tego możemy dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest Luczek, ponieważ na kanale Kławku, zjeżdżając na kanale w dół, ma Informacje więcej, kławku, i tam znajduje się kanał Luczka, a więc jest to kławku. Według mnie jest to mega fajny kanał dla młodszych, i gdybym miał 10 lat, to bym go oglądał. Wolę pimpka! Admiros! Jest to taki youtuber z mojego dzieciństwa. Jakoś za dużo go nie oglądałem, ale bardzo lubiłem, jak występował Bladeusza. Jeszcze za starych czasów. Pamiętam, że przestali oni w pewnym momencie nagrywać, znając życie to przez jakieś sprawy prywatne. Ogólnie teraz skupiałem swój content na Fnafie. Pamiętam, że z 5 lat temu byłem na koloniach i dowiedziałem się, gdzie mieszka, tak plus minus. Ale Ogólnie mnie okłamano. I byłem taki zawiedziony. Wiecie, jak to jest, jak ma się 10-11 lat. Strasznie się chce spotkać. Jakiegoś takiego, może nie za wielkiego, ale ogólnie idola. Ale teraz przynajmniej mam z tego bekę. Czemu tak późno mnie nagrałeś? No bo nie miałem pomysłu. Aaaa! Abra, czyli youtuber dla młodszej widowni, głównie kojarzony z Minecraftem. Ogólnie zaczął nagrywać w ostatnim czasie popularnie Brawl Stars'a, ale również do tego zaczął kropnie bejtować filmy i przez co jego widzowie w ostatnim czasie się na niego wkurzyli. Ja się temu nie dziwię, jednak kabry najbardziej kojarzę ze streamów z Bingo, gdzie musiał przechodzić się na jakimś serwerze, ale do tego stał się bardzo, ale to bardzo popularny na Minecrafcie i na nim się tak mocno wybił. Również nagrywał już bardzo długo na YouTube'a, jego kariera jest dosyć fajna, bo przez pewien czas go śledziłem, jednak od jakichś 4 lat całkowicie nie zglądają na jego kanał i nie wiem, co się pozmieniało. Lepszy woja! Cebulson, czyli aktualnie youtuber, a wcześniej tiktoker. Ogólnie jest to osoba dosyć ogarnięta w internecie pod względem tego, co ma nagrywać. Prowadzi on aktualnie trzy kanały. Pierwszy z GTA 5, na którym nie ma filmów od miesiąca. Drugi z Minecraftem, a trzeci z Robloxem. Robi on teraz dwa daily, za co bardzo go szanuję. Jednak są to materiały praktycznie bez montażu i bez wkładu jakiejś większej pracy. Przed youtubem jeszcze prowadził TikToka, który bardzo dobrze mu Uszedł, bo wbił ponad milion obserwujących. Jednak nie wiem czemu, ale już go nie prowadzi. A tam dochody ze współpracy również miałby wielkie. No bo mi się nie chce. Divi, czyli youtuber od Minecrafta, który w końcu został ujawniony. Ogólnie jest to najbardziej kontrowersyjna osoba wśród osób nagrywających gry i jego kanał jest oparty na ściąganiu filmów dosłownie 1 do 1 każda klatka, co jest okropnym zachowaniem. Wrzucając filmu żywą sztucznej inteligencji do zmiany głosu, przez co niby nie było można rozpoznać, to jest tą osobą, jednak przez błąd jednego z polskich youtuberów, a dokładnie youtubera wi Mogliśmy się dowiedzieć, kto stoi za postacią Diviego. A był to właśnie on. Oczywiście potem dziwni YouTuberzy zaczęli wrzucać fejkowe insta-story, aby podbić sobie zasięgi na Instagramie, wykorzystując tak ważny temat, kto ściągał dosłownie 1 do 1 filmy z zagranicy, normalizując to zachowanie. Nie oglądam już Willa i tych innych. Doknes, czyli ziomek z czasów, kiedy byłem mega malutki. Bardzo dużo osób o nim mówiło i przynajmniej w moim środowisku był on popularny. W sensie dosłownie każdy w mojej klasie go oglądał i przykładowo mówili. Ej, a do Knesa zrobił to! No i mówili, co się wydarzyło na materiale. Ale były też osoby, które mówiły, że robi cringe i go hejtowały. Teraz Doknes po prostu jakoś prosperuje i ma swoją widownię, ale na pewno nie są to te same czasy, które istniały kiedyś. Jeju, pamiętam jak walczyli oni na wielkich skino. Co? A on nie nagrywa od roku? Dreamcia, czyli jeden z największych cringe'ów na TikToku. Jest to te piara, która robi filmiki, gdzie zmienia totalnie ten głosu. Do takiego cute anime i mówi, co chwilę u. Ogólnie wzięła to od jakiejś innej typiary, z którą ma teraz dramę, czyli Nekosi. Dla mnie takie konta na TikToku są po prostu dla beki, bo nie wierzę, że robi to ona, bo się jej to podoba. Szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby to była jakaś korporacja, bo drama pomiędzy nimi jest mega zabawna. Głównie takie konta, gdzie jest postać, zmienia się do emocji, wzięły się z zagranicy, od TikTokerki Jelly Bean. Ale ona nie robiła takiego cringe'u. Sam jesteś Fayrout.pl, czyli drugi kanał Fayrouta. Ogólnie Fayrout go prowadził ponad półtora roku temu i od tego czasu nie wrzucił żadnego filmu na niego. Na początku, jak on go zaczynał, robił popularny Minecraft, ale jednak później zaczął robić popularne gry na telefon i czasem jakiegoś Robloxa oraz różne reakcje, jak coś ogląda. Prowadził on podwójne daily, jak na przykład Wojan, co musi być ciężkie i w tym samym czasie proste, bo najtrudniejsze w jego filmach mógł być sam pomysł na film, a nie jego realizacja, bo nagrywał je bardzo szybko. Ja sam nigdy nie śledziłem Fayrouta i dopiero się dowiedziałem o nim, jak napisał do mnie na Instagramie, a tak to w sumie nawet nie widziałem, że taki twórca istnieje. Coś dziwne, bo przecież robił bardzo duże wyświetlenia. Mam nadzieję, że wróci też na drugi kanał: Bobo Minecraft, czyli kanał na YouTube, podobny do nupka 123 Jednak na nim znajduje się o wiele więcej filmów oraz robi on daily, ale robi o wiele mniej wyświetleń. Nie grał na wojonowicach, lecz na Bobowicach, a jeszcze wcześniej na Abrowicach. Śmieszy mnie to, że każdy serwer tego typu dla młodszych na końcu ma wicach. Czyli jeżeli robiłbym taki serwer. Dla młodych widzów, to bym go nazwał nieśmiesznowice albo śmiesznowidze. Na jego kanale znajdziemy go nawet z kamerką przy pomocy jednego programu, który pozwala nam zrobić taką animowaną postać, która porusza ustami, kiedy my. No i oczywiście ma wrzucony jakiś modulator głosu, i to tyle. Ja nie mam modulatora głosu! Farel, czyli aktualnie YouTuber głównie od Brawl Stars. Ogólnie posiada on dwa kanały, Farelski oraz Farel, na których nagrywa Brawl Stars oraz reagowanie na filmy z internetu. Ze względu na dużą popularność w ostatnim czasie. Brawl Starsa, również możemy zobaczyć filmy Farela, na który gra sobie w tą grę. Samego Farela poznałem za czasów Fortnite, kiedy jeszcze nie był taki duży, a dopiero zaczynał istnieć jako mocniejszy twórca na tej platformie. Do tego wcześniej na jego kanale mogliśmy zauważyć inne gry, które sobie grał, już wtedy występowała w filmach jego dziewczyna J.J.K. Samego Farela oglądałem właśnie przez chwilę, kiedy nagrywał Fortnite, a, jednak nigdy nie byłem jakimś jego wielkim fanem. To były czasy. Cześć mordy, z tej strony Kaluch i witam was w kolejnym odcinku z Gita 5. Dziś, jak sama nazwa filmu wskazuje, zrobimy coś grubego. W Gita a prawdziwe życie. Na samym starcie potrzebujemy szybko ogarnąć jedną rzecz, a dokładnie kij baseballowy. Jedziemy z nim w stronę drwutni. Otwieramy do niej drzwi i wchodzimy. Kija używamy do oszołomienia pewnej osoby, która zajmuje się robieniem tych wszystkich desek. To na wszystko w tym odcinku. Dobijajcie łapy w górę i wyczekujcie kolejnego filmu z prawdziwego życia w Gita 5. Elo! Kati, czyli dziewczyna Wojana. Ogólnie jest to jedna z osób grających na serwerze Wojanowice i ma ona skinę, które posiada na sobie rude włosy oraz czarny strój. Jest ona bardzo lubiana na Wojanowicach i nawet posiada swoje dwa kanały o nazwie Kati Games oraz Kati, jednak od bardzo dawna ich nie prowadzi. Na kanale Kati Games nie zamieściła żadnego filmu od ponad roku, co jest mega długo i trochę jest to przykre, że nic nie wrzuca z Wojanowic. Jednak na kanale Kati wrzucała vlogi, które cieszyły się większą popularnością, jednak od również czterech miesięcy nic tam nie znajdziemy, ale gdybyśmy chcieli ją zobaczyć na YouTube, to regularnie. Występuje na kanale Wojana. Katy jest mega! Lolo! Czyli jest osoba od Palionowic. Ogólnie jest to dosyć nowa osoba na Palionowica, która jest żółtomowcą, z małą miłością śliny przebuzi i często występował na filmach Paliona. Jest to osoba porównywalna do Ptysia z Wojanowic, bo nawet również posiada żółtego skina, jednak jej głosy całkowicie się od siebie różnią, bo używa używa swojego naturalnego, a Lolo jakiegoś zmienionego. Jednak do tego różni ich to, że nawet Lolo posiada swój kanał na YouTubie, który idzie mu dosyć dobrze i na pewno zbudował sobie już widownię. Jego widzowie czekają na nowe filmy, które pojawiają. Się codziennie. Niby Ptyś nie posiada swojego kanału, jednak jakiś z widzów postanowił podrobić się pod niego i nawet jeden z jego filmów, że jest Ptysiem, osiągnął 50 tysięcy wyświetleń. Chciałbym zobaczyć kanał Ptysia. Luczek Roblox, czyli drugi kanał Luczka. Ogólnie Luczek posiada swój główny kanał, który opiera na Minecrafcie, jednak również posiada swój drugi kanał, na którym nagrywa sobie Robloxa. Znajdziemy tam filmy oczywiście codziennie, i filmy skupiają się głównie na różnej fabule, które oczywiście skierowana do moczy. Prowadzi no oba kanały, wrzucając na nie filmy, prawie codziennie, więc na pewno jest to super dla jego widzów. Jedna jednak nie posiada jakiegoś większego montażu w swoich filmach, ale myślę, że sobą młodszym to nie przeszkadza. Ja sam nie oglądam oczywiście luczka, jednak lekko go poznaję prywatnie i wydaje się być mega spoko i pozytywną postacią. A co do jego kontentu, to nie mam problemu, jednak nie jest skierowany do mnie. Ja wolę pimpka! Nolive, czyli aktualnie dziewczynę od Minecrafta, którą poznałem chyba z 5 lat temu. Jakiś czas temu było bardzo o niej głośno, nowa zmieniła płeć z mężczyzny na kobietę. Jedynie co mnie bardzo irytowało, choć nie jestem pewien czy robiła to umyślnie, to było akcentowanie głosu przed operacją. Zaznaczała w ten sposób, że jest już kobietą. Ale co do samej zmiany płci, totalnie nie mam problemu, bo według mnie to kim chcecie być i co robić w życiu, jest zależne tylko od was. Ale niestety, bądź stety, na YouTubie przez to straciła na popularności. Jak można oglądać gejo? Co? Przecież ona jest ze swoim kobietą. O skąd wiesz, że jej dziewczyna to kobieta? <laughs> Nubek 1 2 3, czyli mega mądry projekt, który wyszedł prawdopodobnie ze strony wszystkich zwojonowi albo po prostu paliona. Ogólnie kanał polega na tym, że macie skin Steve'a, ale przerobiony, żeby wyglądać Dał nowo. Ziomek posiada po prostu modulator i w taki sposób nagrywa swoje materiały. Ale projekt mega gruby, bo jego kanał robi od 300 do 700 tysięcy wyświetleń na film, czyli w sumie mega dużo. Jednak nie wiem czemu Nubek123 nie nagrywa tych filmów na YouTubie, bo wyświetlenia robił duże, a można dać po prostu kogoś innego, żeby nagrywał i brać z niego na przykład 80%. Nie wyjawiaj naszych sekretów. Palion! Jest to taki ziomek, co jakiś wojany, smyslowy i inne. Ale według mnie robi trochę mniejszy cringe, więc nie wrzucałbym go do tego samego wora. Ostatnio było o nim bardzo głośno, bo zrobił jakąś gówną muzykę. Nazywała się ona Zielone. Jedynie bardzo cringe'owe jest ustawianie rzeczy, jak na przykład Świnka Peppa, że mu przed chatą stoi. Ale na filmie, jak ogląda inne filmy, jest już chyba lepiej. Ty nieśmieszny! Hej, to mnie, a więc wpadaj do tej dziury! Co? Ty współpracujesz z demonem? Z kilka miesięcy temu było, że trzy suby to jedna sekunda animacji i wbili 2400 subów pod tamtym filmem, więc teraz nie wbiją tysiąc i wrzucasz osiem. 8-minutową animację. We wtorek. Nie! No, znowu animowanie. Panda Gaming, czyli youtuber od Brawl Stars. Ogólnie prowadzi on daily na swoim kanale z Brawl Starsa, które w ostatnim czasie odżyło i tak odżył jego kanał. Posiada on na swoich miniaturkach bardzo fajną pandę, która jest w niebieskiej bluzie, a do tego posiada konsolę na swoich oczach, co daje mu fajny vibe i jest to oryginalny pomysł. Po części należy on do ekipy Damiana i Toriego, ponieważ nieraz nagrywał on z nimi filmy, a w tym nawet z prawdziwego życia, a nie tylko z Brawl Starsa, To jest ciekawym pomysłem na jego kanale. Samego pandę chwilkę oglądałem, jednak przez montażek za czasów 2018 roku na YouTubie nie spodobał mi się on. Jednak fajnie zobaczyć kogoś, kto wrzuca tak często na YouTube'a. Mówi to śmieszny, który nagrywa już 3 lata daily. Pimpek, czyli kolega Luczka. Ogólnie jest to kanał skierowany do widowni młodszej, którego skinem w Minecraftie jest czerwony piesek. Nagrywam filmy ze swoim kolegą Luczkiem, czyli niebieskim pieskiem, i na jego kanale większość filmów to trendy, a w tym katna. Posiadam również swój drugi kanał, na którym nagrywam Robloxa i wstawiam filmy na niego co dwa dni. Gdyby ktoś z was zastanawiał się, kim jest Pimpek, no to możemy znaleźć kanał na YouTube Bzyku, który ma dokładnie taki sam głos jak Pimpek. A więc Bzyku to Pimpek Samego Filmy są według mnie fajne i jedynie w nagrywaniu Minecrafta, jeżeli chodzi o pobieranie modu, bo wiem ile jest zabawy z tym, że jeden mod nie chce współpracować z drugim i pewnie na to poświęca im najwięcej czasu. Kocha mi! Tyś, czyli jedna z osób grających na Wojanowica. Ogólnie za sobą dodany najpierw jako żółta postać, a potem jako ptyś i nowy gracz na serwerze Wojanowic. Wojan raczej głównie go dodał w celach nagrywania masy filmów o nim, tak samo jak to było z Hakerem, czy albo on z Wojanowic. Tyś aktualnie nie posiada kanału na YouTube i raczej występuje tak samo jak Nubek na nich, gdzie nie ma żadnych korzyści, jeżeli chodzi o kan dla widzu. Wojan postanowił nagrywać z nim dosłownie masę, ale to masę filmu i pty stał się normalną osobą grającą na Wojanowicach. Oraz co najważniejsze, to widzom się spodobał. Według mnie fajnie, że dodali kogoś nowego, bo chyba ostatnio dodana normalna osoba to był Nubek z parę lat temu. Kocham Ptyś Simon, czyli youtuber robloxowy. Ogólnie jest to przyjaciel Fejrauta, który również nagrywa na YouTubie Robloxa i wrzuca go codziennie. Jego postać to niebieski ludek, blond włosami i należy do ekipy Fejrauta, który Szesa i Super Jerry, który również ich przypomina, ale za to jest czerwony. Same skiny Jerego i Simona to tak naprawdę skin fejrałta, jednak przekolorowany na czerwono oraz niebiesko i ze zmienioną twarzą, co jest mega fajne, bo pokazuje, że dzięki temu są znajomymi. Na filmach Simona głównie gościnnie jeszcze występuje Jerry, a fayrout niestety bardzo rzadko. Sam zadaje się z Simonem prywatnie i jest mega spoko osobą. Pole fejrałta! Smile Slow Jest to ziomek na tym samym poziomie kontentu co Vito, Wojan i tym podobni, czyli ogólnie dla dzieci do 11 roku życia. Z tego co wiem, bo mi znajomi to mówili i to różni, to jest to osoba, która kiedyś była kanałem szaterskim. A zmienił się potem w Minecraft cringe. Co ciekawe, to nie mając w sumie community, bo na shotach nie powiecie mi, że da się zbudować community, przeniósł je na Minecrafta, więc za to akurat ma szacun. Typowy film z MySlow. Jos, jeszcze, no zostawcie łapkę w górę. Dobra, można przestać nagrywać. Jeju, jak ja cringe robię! Eee, ale w sumie siano jest! Śmieszny Plus, czyli mój nowy kanał z Minecraftem. Stwierdziłem, że chcę robić więcej odcinków z Minecrafta, ale nie zawsze jestem pewien, czy się dobrze przyjmie na śmiesznym. Więc postanowiłem założyć właśnie pod to kanał. Na nim będą znajdować się bardzo dobrze zmontowane materiały, bo zależy mi na jakości. Przykładowo znajdziecie tam filmy z przerabiania mobów oraz z drop SMP. Na śmiesznym dalej znajdziecie filmy, które będę zakładał, że się fajnie przyjmą i zrobią wyświetlenia. Na pewno w przyszłości będzie więcej odcinków z różnych Serii, ale na razie tylko te dwie. Ja chcę, backwards. Siema widzowie, jak już iść zamknęliśmy ostatnio nieśmiesznego w szafie i nie wiem w sumie co się z nim dzieje, to zróbmy mu dziś przypał na chacie. Na samym starcie odkręcimy mu kran w kuchni, żeby siano się marnowało przez tą wodę. Mu ha ha Teraz idziemy do jego pokoju. O! W końcu coś ogląda dobrego na tym YouTubie, bo telewizor jest włączony. Czyżby to był mój film ośmiominutowy, który dopiero wleciał godzinę temu? Lol. Dobra, więc zostawmy go. Możemy go iść wypuścić. Niech mu będzie. W nagrodę za to, że ogląda coś dobrego na tym polskim YouTubie. Dobra, masz, możesz wyjść. Ajajaj. Tori, czyli youtuber od Brawl Starsa. Ogólnie działał w internecie bardzo długo i na dwóch kanałach osiągnął próg 700 tysięcy subów, To jest niemałym wyczynem i możemy go kojarzyć, jak aktualnie nagrywa bardzo często filmy z Brawl Stars i do tego czasem z Damianem. Nagrywał on już od bardzo dawna i jest dobrze kojarzonym twórcą właśnie z tą grą, bo jego początki zawitały ponad 5 lat temu. Posiadał łącznie 4 kanały, z czego dwa z Brawl Starsa, jeden z gier na telefon i jakiś vlogów, ale znajdziemy tam dosłownie wszystko oraz ostatni nieaktywny od miesiąca z FIFA. Samego Toriego nigdy nie oglądałem i nie miałem z nim styczności. Jednak, ze względu na content, bo nie interesuje mnie Brawl Stars. Wolę Damiana! Witaj Bella. Sam to i to Family Friendly od produkcji filmów dla młodszych. Jednak, ostatnio wydarzyła się bardzo niepokojąca sytuacja, gdzie na kanale Vita zaczęły pojawiać się filmy pokroju pięciolatek, podgląda Belle pod prysznicem i tak dalej. Ogólnie chodzi o to, że były one bardzo nieodpowiednie na kanał przeznaczony dla dzieci. Oczywiście, Vito w momencie krytyki usunął filmy, To jest dla niego plusem, i zatrzymał ich produkcję. Według mnie, było to bardzo złym pomysł. Jednak poznałem Wita w Ralu i rozmawiałem przez Discorda i mogę sam stwierdzić po jakiejś krótszej wymianie zdań, że nie miał on raczej tego na celu, aby domaralizować swoich własnych widzów. I po prostu chciał w momencie najwyższych zarobków na YouTube trochę więcej dorobić. A ja bez nagrywania to robiłem! Wojan Plus, czyli jeden z kanał Wojana. Ogólnie wrzucam tam głównie Robloxa oraz czasem jakieś inne filmy, z, np. Minecrafta. Robię on na nim proste materiały w realizacji, ale za to pojawiają się one codziennie. Skupia się on na nim głównie, na różnych trendach, jak na przykład aktualnie Smurfka, ale również znajdziemy tam jakieś zwykłe filmy z różnych mapek. Oczywiście, jak możemy się domyślić przez samego nawet Robloxa, to jest on kierowany do młodszych widowni, a nie do osób starych. Filmy są dosyć spoko Ja jak kiedyś nie lubiłem Wojana, to od momentu, kiedy go lekko poznałem w ralu, zmieniłem podejście do jego persony i może nie oglądam jego filmu, ale za to nie przeszkadza mi on na YouTubie. Wojan to tylko dla dzieci. Yoshi Hito! Jest to youtuber, którego pamiętam jeszcze za czasów CSA, jak grał na przykład z Pieskim kifim i bulionersem. Z tego co mówił, to nadal się z nimi trzyma, ale po prostu nie nagrywa. Aktualnie jego content skupia się na odcinkach z prawdziwego życia, a nie tak jak kiedyś z CSA bądź Minecrafta. Szczerze zdziwiłem się, gdy obejrzał moje materiały na trzecim kanale, bo niedawno go śledziłem codziennie jak robił Daily. Nawet mi napisał komentarz do mojego, że kiedy o nim nagram. Ogólnie to w jednym odcinku stał się freezem, bo zmienił kolor włosów na różowy. Ty, on wygląda jak freeze po roku w Rosji. Elo, elo! Był to zwykły dzień kapitana Bladeusza. Przechodził akurat pod mostem. Zauważył tam przypadkiem Abiego. Oczywiście musieli skorzystać z sytuacji. Potem nasz kapitan Bladeusz przeszedł się dróżką do domu, lecz zobaczył typiarza. Jako, że kocha on pranki, musiał mu podstawić cecz... Krzyknął z całej siły. Ha, ha ha Zostało ci tylko 45 sekund życia! Ha, ha ha Ups. Tym razem nie wyszło. Ej, czy ty to widzisz? O nie! Tu bombiesz gaming! Chowaj dzieci! bombiesz gaming leci! Dobra, dobra, chowam. Chwilę, czy ja zdążę? Nie mam pojęcia, ale musisz. Dobra, schowane. O nie, tylko nie to! Zabrał je wszystkie! Mówiłem, chowaj. Eee, dobra, miałeś rację. Hej, moi widzowie. To ja, ten Ziomek Gplay. Tak, dokładnie ten, który robił nikrężowe filmy, ale potem stwierdził, że potrzebuje sobie zrobić przerwę, żeby skala cringe'u mnie nie zjadła po powrocie. Jestem głównie kojarzony z filmami dla dzieci. Na przykład. Życie creepera w Minecraft, które robiłem 2-3 lata temu. Filmy Gplaya w skrócie. O, hejcia, jestem mały, o, już dojrzałem do średniego wieku. O już jestem stary, ale super. Koniec filmu. Cześć, to ja graf. <kluzny> Zapytacie się, co to jest teoria grafów. A więc. Teoria Grafów, dział matematyki zajmujący się badaniem właściwości grafów. Za pierwszą pracę na temat teorii grafów uznany jest opis zagadnienia mostów królewskich, opublikowany w 1736 roku przez Leonarda Eurola. Algorytmy grafowe są także przedmiotem badań informatyki.